ciężki mecz na pewno w kolejnych tygodniu. Ciężko się grało. Myślę, że jakbyśmy wykorzystali sytuację po przerwie, które mieliśmy, to by zupełnie inaczej się ułożyło spotkanie. Szkoda tych punktów, bo fajnie graliśmy, dużo zdrowia zostawiliśmy, no ale niestety przyszedł ten moment, to się nie dało rady zdobyć trzech punktów. Trudno. Gramy dalej, teraz będziemy walczyć w Szczecinie. Jedziemy tam po zwycięstwo i myślę, że nam się uda. Dobry dla nas, bardzo dobry z bardzo silnego terenu, z bardzo dobrą drużyną. Udało się wyjść kontę punktów. Na pewno mogło się wziąć w wyniku, można mieć mankament, można mieć minusy i uwagi przede do naszej gry. Ale czasami, jak ostatni naszym meczem ligowym, myśmy grali przeciwnicy na bramki, to właśnie wszystko było inaczej. Ja gratuluję trenerowi zwycięstwa i trzech punktów. Pan kapitalnie, im kapitalnie mecz się ułożył nam. W ogóle nie wyszedł dzisiaj mecz. W pierwszej połowie nie graliśmy tego, co sobie zakładaliśmy. W drugiej połowie już po strzeleniu bramki przez zespół trenera musieliśmy gonić wynik. Zmienialiśmy całkowicie ustawienie i to też nie przyniosło żadnego rezultatu. Jestem niezadowolony ogromnie z gry. Z wyniku wyniki są otwarte, bo przyjedzie zespół lepszy, przyjedzie zespół naprawdę doświadczony i może naprawdę pokazać dobrą grę. Natomiast nam nie wyszedł dzisiaj całkowicie mecz. I to jest smutne, tak? Ogromne.